kolejnego pięknego słonecznego dnia. Mamy sobotę. Jesteśmy na śniadanku. Tradycyjnie witają nas koty. Herbata z miodem, herbata miętowa i świeże mango. Na niebie ponownie żadnej chmury. Dzisiaj gdzie płyniemy? Czy jedziemy? Dzisiaj jedziemy na Blue Hole. Oczywiście w wersji takiej naszej amatorskiej, nie rekordowo głębokiej. A tutaj nasz hotel. Akacja Hotel. Taki na końcu, położony mniej więcej tej przyplażowej alei. Tutaj w prawo nawet jeszcze nie byliśmy. Ładnie tutaj, bardzo palmiasto. Ale tutaj jakby tak pusto się robi. Kolejny opuszczony hotel. Palm Beach. Musimy się przejść w tą stronę. Może po południu któregoś dnia. Natomiast wygląda tak, jakby się tu trochę już kończyło. Całe to miasteczko. O, tam się chyba kończy. Jeszcze kilka hoteli i koniec. No to Palm Beach opuszczone. Muszę zrobić jakieś testy. Ruszymy pod wodę, podwodną przygodę. Kolejny dzień nurkowy trzeba zacząć. Zwarci gotowi do boju. Marsz. Dzisiaj jakby cieplej, jakby mniej wiecznie. Można by powiedzieć wręcz upalnie. Nie żeby było zimno w poprzednich dniach. No dobra. Dzisiaj płyniemy na Blue Hole i kanion. Tak? Jaki kanion? Przecież to jest. No gdzieś tam płyniemy w każdym razie. Chyba płyniemy tutaj, to co jest na tym. Fine, thank you. Yes, please. Okay. Sure. So how are you? Good. Yeah, perfect. Ready? Yeah, yeah. As always, tanki już się pakują na pick-upa. Poczekaj, bo nie wiem, czy tym jedziemy, czy tamtym. Skąd wiesz? That's also the problem. Even at this depth, you will be breathing air 10 times as concentrated. Yeah. You cannot. You, when you go to this depth, you have decompression for sure. Even just one breath will give you. So that way, if you would come up very quickly, obviously, and he was very lucky not to get it. Very lucky. I think most people, or a lot of people, would have. Armia oczywiście sprawdza, armia kontroluje. This is the canyon here. Yeah. Yes.
nie, my nie będziemy na tym pływać, bo nie będziemy pływać tak głęboko. Ciężko zachęcić załogę do współpracy, do uczestniczenia w moim vlogu, ale trzeba próbować. A to są właśnie tablice pomijające nurków, którzy zginęli, bo przegięli, można tak powiedzieć. Zginęli, bo przegięli. Krzysztof Bundycki, Polak. Również Igor Lipski, Lwór Lipski. Skornacki, Drako. Niestety Polaków również sporo tutaj zostało na zawsze. Nawet mam wrażenie, że najwięcej Polaków. Żeby łańska fantazja dawała sobie znać. Być może. Tak wygląda. Luholda. Przyjechaliśmy na Luhol. Czego nie wolno dotykać. Karmić, śmiecić, strzelać, łowić. Siedzimy sobie w takim restaurancie, nazwijmy to. Sprzęt już naszykowaliśmy. Przygotujemy się, niedługo będziemy szli do wody. Zobaczmy w tym czasie mapę. Hello, good morning. Tego miejsca. To jesteśmy. Oczywiście nie będziemy nurkować tu. Będziemy na tym nurkować bardziej tu. Tak, tam nie będziemy się wybierać za kąt. This one here. Ah. So inside the blue hole there is an exit at 52. That's where they all die. And they go down and want to exit somewhere? Or? You can go down in the blue hole and exit through this. Ah. It's very, very dangerous. So this is not... So it's 110. There, yeah. Yes, inside it's 110, but it starts at 52. So it starts here or here? No, inside the blue hole. Uh-huh. But only you can. It's very difficult to find. Mm. I've never seen it like really good. I only saw it because technical divers were going inside. Uh-huh. But of course, we don't do this one. Yeah. This one is perfectly safe. This is the valves, the chimney. We just go and do a drift. But I will explain when Isabella. Okay. What we will be diving is our dive bells to blue hole. It's a drift dive. It's very nice, actually. The most spectacular part about it is the entrance. Hmm. From the bells, this is called the bells, it's basically an open, narrow chimney going down to like 26, something like this, not really 32. Now, depending on the tide, of course. But open chimney, so it goes in, actually in several steps, goes down. The first step is like 2 to 3 meters. Then you swim a little bit forward, you go down again to like 12 meters, something like this, and then it's straight down along the tunnel. So why the bells? Why is it called the bells? Because a lot of divers who go there for the first time, ting, 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 makes it sound like bells. It's not narrow, narrow? It's not super wide, but it's also not, it has enough room for maximum two divers. Mm. But usually we do this dive one by one. So which means that I will go down first, one of you can go second, and then the third comes after. Mm-hmm. Now, the thing about this one, it's quite spectacular. So, if you want to, you have to know that you can always swim out.
Right? You don't have to stay inside the bells. Yeah. Because that's where I will be. I will not do the bells because if I go first, my bubbles will be all in your face and it's still such a good experience. Right? So which means that I will be outside in the blue. You will see me. So I will be looking at you. Okay? Which means that I will ask you several times. Okay. Because of the ears, yes. First, but if we go to the six and it's okay, 6 meters and it's okay, it will be okay later. Yes. If it doesn't work, we will just swim out of the bells and we will continue to dive. Totalna porażka. Poszła i zasnurkowała z Jensem. Ja się wróciłem. Nie byłem w stanie wejść do tego komina. Bells się nazywa. Ja po prostu nienawidzę zamkniętych przestrzeni, jaskiń, wind. I po prostu taki atak paniki, że mi się nogi zaczęły trzeć. Nie byłem w stanie, musiałem się wycofać. Zanurkować, ale na otwartej przestrzeni. Powiedziałem, że był szczęśliwy. Wchodzenie pod wodę, kiedy się nogi trzęsą i serce wali w ataku paniki, nie jest dobrym pomysłem. Wbrew mojej życiowej zasadzie, żeby było bezpiecznie. Dlatego staram się i nie zrobię nigdy rzeczy, które przekraczają taki jakiś subiektywny poziom zbytniego ryzyka. Spadochron, bungee, cliff jumping czy cokolwiek. Za milion dolarów nie zrobię. Nie zrobiłbym. Po prostu nie. I tutaj właśnie taki miałem atak paniki, jak miałem wejść do takiej 2x2 studni. Czy wystarczyło wypłynąć 5 metrów dalej i zejść wzdłuż ściany, nie byłoby problemu. Ale nie, już byłem tak wytrzęsiony, że po prostu postanowiłem lepiej poczekać. Nie ma sensu. Nie ma co ryzykować. Można się zachłysnąć. W takich stresie, nerwach. Po co? To ma być przyjemnie, slow and easy. Więc poczekamy na słońcu. No. Także taka porażka. Ale życie składa się z porażek, nie? Przynajmniej częściowo. Za jakieś 40 minut wrócą. Idziemy na drugie nurkowanie, na otwartej przestrzeni. Po prostu nienawidzę jaskini, taki strach, że się zaklinuje, że się zablokuje, że po prostu nie do opanowania. To jest taka reakcja, że w sekundę robi się gorąco w zimnej wodzie i nogi się uginają i nie. Tak samo było, jak byliśmy na Filipinach w Cawasan Falls, tam gdzie były skoki z takich skał do wody. No nie mogłem, po prostu nie przezwyciężę tego i nawet nie chcę. Po co? Jak się człowiek czegoś boi, to znaczy, że nie powinien tego robić. Nie przezwyciężać i ryzykować. Potem właśnie jest tu taka ściana tablic z tymi, co zginęli. Oczywiście w bardziej ekstremalnych warunkach, ale myślę, że to podobna filozofia jest. Taki pęd, żeby przezwyciężyć dalej, głębiej, wyżej. Po co? To nie jest moja filozofia, nie mój styl, nie moja metoda. No. Także taka dzisiaj porażka.